are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Just Cause 3. Jesteśmy teraz w drodze do ostatniej placówki w prowincji Masos do przejęcia. Tak, wiem, miałem zrobić ten odcinek, ale... inaczej. Zrobiłem ten odcinek, ale tak nie miałem weny na gadanie w nim, że praktycznie nie wiem, co tam mówić. No i skończyło się na tym, że kurde, po prostu latałem od placówki do placówki, więc stwierdziłem, że skoro ten odcinek tak wygląda, no to go po prostu usunę w cholerę, no bo też tam, wiadomo, trochę coś się działo na ekranie przez to, jaki był właśnie rozpierdol i tak dalej, przy przejmowaniu niektórych placówek, na przykład tutaj gdzieś była, na przykład tej bazy. Masakra to była, nie, ale anyway. Bo tam zginąłem ze 3 razy chyba. Przez to, ile tam było nawalone w jednym miejscu wieżyczek. I przez to właśnie zginąłem tam parę razy, no ale poza tym jest spoko. Ale mówię, nie miałem totalnie weny na gadanie i tylko przechodziłem od placówki do placówki. Oh, looks like they don't want me here. Stwierdziłem, że trochę nie ma sensu taki odcinek na grzybkę. Additional support has been approved. Sobie odpuściłem. You should reach your location shortly. More forces en route to your position. Eliminate that target now. Suno, gdzie to jest? A, na pewno. Jedna dopiero. You'll have to do better than that. Ja pierdolę i kurwa, to jest to, nie? I to jest to. Ja się rozglądam, kurde, żeby znaleźć jakąś rzecz, a gość tutaj napierdala, kurwa, z minigana na wieżyczce. Dobra, no i to była właśnie przedostatnia placówka w tej prowincji. Ty czekaj, nie czekaj, wait, co? Tutaj. O! To ciekawe. Myślałem, że już tu wyzwoliłem prawie całą. Powinien być ostatnie, czyli coś to minąłem. Chyba tutaj coś jeszcze będzie. Jakiś taki powiększy posterunek. Dobra, no to się nadrobi. Czy kto wie, może akurat będziemy jakoś szli w to miejsce i się to nadrobi. Bo jeszcze wtedy to by było chyba ostatnie, co nie? O, przedostatnie. Kurde, drakon, jeszcze Petrę trzeba by wyzwolić. Rico, our savior! What's happening out there? Jeszcze właśnie zobaczmy sobie opis misji. Potężne działo IM, czy tam EMP, uniemożliwia rebeliantom przeprowadzenie skutecznego ataku na Kordę Drakony. Gdy tylko zbliżą się do bazy, ich pojazdy ulegają zniszczeniu. Dima uważa, że ta broń czerpie energię z podziemnej placówki. Respond immediately! Zobaczmy.
zobaczmy więc, jak wyłączyć tego działko. Nice view. Yes, quite breathtaking. Follow cable ducts. Let me guess. They powered Dirivello's weapons, protecting the main base. Exactly. Barbarian EMP needs both power and data to work. Severing these bundles deprives FOW Discover origin point and destroy. Piece of cake. Let's see where these lead, shall we? To było trochę śmieszne, jakby ona tak klepnęła w rękę, by coś się zrobiła, bo literalnie gdyby jej nie złapał, to byś na was tą rękę z klifu spadła. Hello, Pipes. Just keep following those pipes. Co jest? To kurde! Że ta znikra zmyliła, no. Pokazuje chyba w ten rebeliantów, pomoc, którą bym sobie mógł striggerować. W trakcie tego. Will these pipes lead me to a similar FOW control center? Seems logical. We'll likely disable EMP weapons protecting Corridor Dracon. They allow Rebellion to take over big... Run out of pipes, but we have boats again. Must be underwater. Kurde, czemu się to przerwało? No kurwa! Jak mnie to wkurwia w tej grze? Nie da się normalnie ustawić, gościu do ciebie napierdala potem z CKM-u czy innego. Run out of pipes, but we have boats again. Must be underwater. We'll hack gate for you. Hold your breath. Gate is hacked. Just keep following those pipes. Czemu ktoś to raz tłumaczy w tych napisach jako rury, a raz jako rurociąg? Tak trochę nie szaję. This door is locked. Let's see. Ah, yes. Door locked, but tunnel goes around. I'll find the tunnel then. No, znalazłem, chyba. Okej, jak mamy tutaj broni. More of your colleagues, Dima? Ah, is that what you call humor? To jest zwykły granatnik, chyba? Tak. To nie. Dawaj mi tego. UPU. Ale nie, teraz poważnie. Powiedz mi, dlaczego ja nie mogę tej linki używać pod wodą? Skoro to się wystrzeliwuje z taką siłą, żeby się zaczepić o ścianę, no to co? Za mało jest, żeby przez wodę się przetegowało? Time to get to work. Yes, must destroy everything. That's what I'm best at. There we go. Nice work again.
Rebel W has been disabled. Rebel forces should be free to approach Corda Draconis. Oh, another way out. EMP wyłączone. No i baza jest do przejęcia w takim razie. Okej, okay, kolejna misja. O, tutaj na powrót widzę. Chyba akt piractwa. A nie, to jest dalej to samo. Okej, okay, dobra. No dobra, jak już jesteśmy tutaj, no to szkoda tej bazy nie przejąć. Zobaczmy, wieża radarowa, trzy przekaźniki, transformator. O, jeden radar dalekiego zasięgu dał mi się zniszczyć, widzę, poza nagraniem. Wieża antenowa i tak dalej, okej. Okay. Zobaczmy, jak nam idzie. O, już tam widzę pierwszą... kolejną wieżę radiową, czy tam antenę. Wiecie, co jest najgorsze? Udało mi się dorwać po nagraniu, jak chciałem latać między tymi. Odcinkami. Udało mi się dorwać ten śmigłowiec z rakietami, fajny. To co? To przeleciałem przez to miejsce i kurde mi się rozpierdolił. Nie do końca w taki sposób miałeś z tego wyjść, no ale będzie. Ty prawie jeszcze pobiłem kurde rekord kogoś. Co mnie zabiło? Jest kurde kolejna śmierć, której nawet nie wiem kiedy, z czego mi kurde się z tego bała, nie? To jest... Okej, pierwsza próba niestety nie, się nie udała, no ale zobaczmy, czy za drugim razem pójdzie lepiej. Jeszcze dwa zbiorniki po problemie. Just try and stop me. Dobra, padł. Ouch. Coś z tej strony jeszcze do zniszczenia? O, fajne działko. Lotnicze chyba, mi się wydaje. Albo to jest ten impuls EMP, jakby pasowało. Jak to wygląda, bo i zostawi ten. Down you go. O, a nie, to nie był ostatni. Okej. Tutaj się pociągnę. Pozbędę tego działka. Czy raczej przejmę je na swoją, na swój użytek. Chciałbym tak się dowiedzieć. Co? Następny krok.
dystansu, przez którą latałem. Ta lipa teraz, kurde, była... Spróbowałem większością tych, no ale... Będzie. O nie. Aż. To jest broń właśnie. Chciałem właśnie sprawdzić. Otwieramy bramę tak na przyszłość. Tutaj. A, dokładnie to samo. Czyli to sobie zupełnie nie tak, także. A i uwaga, teraz oni by sobie przez to mogli przejść, a ja nic nie. Strzelaj. Stary, nie tak się korzysta ze strzelby, nikt ci tego jeszcze nie nauczy. Okej, spokój, w miarę. To mamy w takim razie pierwszy przekaźnik. Okazji antena szlakera. Nice. To jest drugi przekaźnik, a tam jest taki trzeci. Dokładnie. Ja rozumiem, że gościu ma Kevlar, no ale poważnie, przecież strzał z CKM-u, nie? Z czego ma ten Kevlar, czy wytrzymał ostrzał z takiej broni? Here comes the cavalry. Oh, good, more targets. Target is using a grapple. This might be trouble, and I like trouble. Target's taking fire. No, próbujemy dalej. Tak, łatwo odcinek tylko i wyłącznie z tej jednej misji włamu tutaj. Trudno, ale... Wielko leci tutaj, dobrze, no. Kurde, to jest fajnie, bo chcę. O, gdzie? No co jest? Przecież ten śmigłowiec już wybuchnął! Pierdolę, co za skam! Śmigłowiec już wybuchnął, ale nie pewnie. Gościu zdążył mi jeszcze kurwa zastrzelić. Co za kurwa kłam. Nie to, tylko to. Zniszczone jeszcze. O, nic nie kierowało. Contact. Bez komentarza. I został tylko taki, jeden w tym miejscu.
Jeszcze tam jest ziomek. Proszę bardzo. Get it, on deck. Nice and clean. W sumie nie wiem, po co ja czasami otwieram te bramy. Robię tak jakby, wiecie, tak z bomby, nie? Z automatu. Ale finalnie mi się to dalej do niczego nie przydaje. To jest zabijak, czyli ten klasyk, którego składałem. Niczym żniwiarz w Overwatchu. Jest strzelbę w dłonie. Dobra, i co mi zostało jeszcze? Rada Doblerowski, który jest tutaj. Dobra. Let's go. Okej, trochę z lagiem się ta kuficzka do tego ban, ale dobra. Okej, ja już tutaj. No, na górę. Op. Steak, guys. Baza wyzwolona. Niestety tu jest właśnie tylko łódź do odblokowania, no ale na szczęście jest to łódź, która może mieć w sobie jakiś lepszy ten. Jakiś pojazd wojskowy. Sweet, sweet distraction. Reports of hostiles in the area. All units respond. Dobra. To jest strzał w śmigłowcu. Granaty termolokacyjne. Spoko. No i dobra, gdzie bym tu... I tutaj ewentualnie bym miał zobaczyć, no to byłoby w tym miejscu. Zobaczcie, czy tam mogłoby być trzeba. Copy that. Reinforcements inbound. O. Ed helikopter z chęcią sobie wezmę. Ja się pytam, za którą bazę i w którym momencie gry ja odblokuję sobie przyzywanie tego śmigłowca. Bo sępię na niego od kiedy go pierwszy raz kurde dostałem. Czyli w okolicach mniej więcej od drugiego odcinka. Tutaj to jednak nie jest ta miejscówka. This is dispatch. Sending ground reinforcements. O, uwaga, trochę propagandy. Medici. There was a fuel leak somewhere near Corda Dracon, so they've torn the whole thing down for safety's sake. Another day, another base, it seems. Hooray for progress and the state of absolutely nothing being amiss. Viva Medici! This area is restricted. Leave immediately. Chyba ci, że ludzie tego nie łykają. Okej, tu jest. Esfia Basa, kolejna baza, która, jeśli dobrze widzę, to jest większość tej bazy jest chyba pod tym, pod ziemią, ale to nie jest to. A, tu jest pewnie. Dobra, na razie wam, panowie, odpuszczę, ale jeszcze się spotkamy. Tutaj pewnie coś będzie. Ale nie. Kurde, to gdzie jest ta ostatnia? Ja tam już wchodzę do innej prowincji, ale... W tej czegoś brakuje. Zobaczmy, jak duża jest ta prowincja. Dobra, tu w ogóle jestem jeszcze. Tu jestem w ogóle w takim neutralnym terenie. Zobaczmy, gdzie by tutaj coś jeszcze mogło być. No tutaj by mogło, ale tutaj nic nie ma. Tutaj wyzwolone, tutaj też wyzwolone. Nie, no to może tutaj? Jakby nic innego mi tu nie przychodzi. Na myśl z tego, co jest tu widoczne. Kurde, go rozwrócę. Dobra, ja tam lecę, a widzi mi się już na miejscu. Ewentualnie przy kolejnej misji fabularnej. Thank you.
never have gotten out of bed. No i proszę bardzo, rzeczywiście mam tutaj coś. Udało mi się strzelić jednym pociskiem, że rozwaliłem wszystko co trzeba było. Jak się ustawiałem, żeby teraz zniszczyć tą... zniszczyć tę działko przeciw... tę baterię przeciwlotniczą, i się kurde tak idealnie ustawiłem, że ten... że no i wszystkie te transformatory wybuchły i zniszczyły wszystko co trzeba było. Także... Nibien. To mi się podoba, kolejna prowincja wyzwolona. Kolejne... dobra, tutaj akurat wyzwania nie ma, bo wyzwania są tylko chyba w miastach albo takich większych placówkach wojskowych, ale kolejne pytajniki są na mapie do sprawdzenia, także okej. Dobra, to mnie właśnie boli w tym, że to się niestety znajduje w większości pod ziemią, przez co nie będę mógł się pobawić za bardzo tym moim helikopterkiem. No, ale niestety nie mogę też za bardzo się w ogóle nim pobawić, no bo będę musiał iść tutaj. No, tu pewnie dostanę jakiś pojazd konkretny. Konkretny, który muszę zrobić. Znaczy zrobić konkretny, który muszę wykorzystać. Albo będę musiał po prostu gdzieś lecieć z buta, etc. Więc też mi głos nie pobawię. Ale na szczęście, dzięki temu, że przejąłem tę placówkę wojskową, no to teraz za każdym razem, jak tu będę się teleportował, no to ten śmigłowiec będzie tutaj dla mnie do wykorzystania. Także to jest bardzo na plus. Jedynym minusem jest fakt, że ten śmigłowiec nie ma niestety tej. Nie ma niestety... O, tutaj też mogę ten śmigłowiec właśnie zabrać z tego, co pamiętam. Ale co? Jedyny minus takiego znalezienia tego śmigłowca? Nie ma on nitra, a niestety nitro jest bardzo przydatne, jeśli trzeba się szybko przemieszczać w kilka miejsc. Tutaj widzę kolejna snipera odblokowana. Dobra, widzę... te dwie mają na... zobaczmy, tutaj jest co? Okej, widzę, te dwie mają na większe obrażenia, ale ta jest chyba ogólnie najlepsza, bo ma największą szybkostrzelność. Pojemność jest chyba... no prawie taka sama jak do innych. Te dwie mają trochę więcej, ale ta jest najlepsza. Ten odrzut, nie wiem jak rozumieć, w sensie to ma, ten odrzut jest taki wysoki, bo jest taki mały odrzut, czy jest taki wielki odrzut? Ten super nowoczesny karabin snajperski do rzeku kalibru nazwano na cześć sporu jego dwóch twórców, mówiąc krótko, jednego z nich nie ma już wśród żywych, problemy naukowców. Powiem wam, musimy sobie przetestować jakąś snajperkę właśnie, tak normalnie w trakcie walki. Bo to mnie naprawdę intryguje, tylko no... Wolałbym to jednak takiej bardziej spokojnej tej to robić, nie? Bo nie wiem, wejść do miasta i sobie postrzelać, no bo w trakcie takiej większej walki czy na spadochronie to mogłoby być ciężko. No i w pojazdach ta łódka jest do odznaczenia. Urga Chrucz, no ale niestety bardzo mi przykro, Luchador jest lepszy. Właśnie miałem iść tam, miałem se fast travel ogarnąć. Dobra. Czyli tak, opis misji. Akt piractwa. Stan Mario nie uległ poprawie. Dima twierdzi, że Mario umrze, jeśli nie otrzyma lepszych leków oraz fachowej opieki medycznej. Rico wyrusza do Grotta Contrabandero, zatoczki piratów na Insula Dracon, gdzie spotyka niespodziewanych sprzymierzeńców. Okej, okay, tutaj, no właśnie, tego się nie mogę teleportować, ale mogę się na przykład teleportować... tutaj, a to już jest bardzo blisko. No i właśnie, to jest ten minus, że niestety musiałem porzucić tamten śmigłowiec. No ale, jak mówiłem, teraz dzięki temu, że mam odblokowane te bazy wojskowe, no to mogę ten śmigłowiec zgarnąć, kiedy tylko będę chciał. How's Mario doing? Oh, resting. Unique blood type. Also, lacking supplies, without them chance of survival, statistically, well, not good. You know, we could probably help save your friend.
Okay. Name your price, smuggler. Oh, come on. It's just a tiny favor. Why do I think I'm going to regret this? Okay, look. Look at this tank. What are these modifications? Rebels say this thing takes multiple RPG hits without so much as a scratch. My hypothesis, they altered the beryllium chemical bonding to enable okay, thank cohesion you. Of this energy thank matrix you, into... Tio gets very excited. All you need to know, this thing is worth a lot of money. This tank can't be destroyed. Steal it from me. Find out. Now I understand. I'll get you your tank. You get Mario everything he needs. You strike a hard bargain. Send me the coordinates. Też wiem, czemu jego tych rękawiczek nigdy nie zdejmuje. Chyba specjalnie na takie sytuacje. Ale hang in there, Mario. To szczerze mówiąc, wyglądało to trochę jak ten. Dobra, gdzie mam iść? Tutaj. Dobra. No to może, czy mogę się fast travelnąć? Nie mogę niestety. Dobra, my to się przelecimy. No proszę, proszę, to wyglądało trochę jak czołg bawarowy, który był tutaj zasady na zrzutach powstańczy. The tank is embedded in a military convoy moving towards Ponerbay. Get the drop on the convoy and hijack it while its shields are down. Easy. We'll see about that. Oh, come on. Hijacking a heavily guarded super tank? What could possibly go wrong? You're right. It is even more dangerous than previously hypothesized. What's your status, Rico? I'm approaching the convoy. Good. The tank should be in there somewhere. Oh, and by the way, I imagine the hatch won't open while the shields are active. Okay, how do I steal this thing? The coils should cycle power to keep from overheating. Wait for the shield to go down. You should have a small window to hijack then. That's not going to work. You must wait until the shield's down. No! Okay. Maybe I'll try that again. Wkurwiający przeciwnicy są usunięci. Stanę się wyłączał. Żegnam. The Bavarian tank has been stolen. All units, retrieve the Bavarian tank from the rebel. Leo, I've got the tank. I need drop-off coordinates. Sending them now. We've got a transport boat ready for you. Ej, to jest ciekawe, nie? Bawarowy czołg, niezniszczalny, no, ale jak strzela, to życie spoko. Just be careful with it. The coils need to recharge, so it will power down automatically. Oh boy, there are a lot of buttons in here. Niczek. No, teraz mam akurat tyle fajnie, bo mam tutaj bazę przejętą przeze mnie, więc się aż tak nie muszę martwić. Careful not to blow this bridge till we're across, Rico. It's our only way to get where we need to go. Mario, it better be alive. Your friend is fine, I always keep up my end. How's my tank doing? Impressive piece of machine. Why don't you come drive it yourself, man? Co się dziwało przed chwilą? Boys! You can have your little alpha male tug of war later. Right now, you focus on getting that tank here in one piece. Yes, ma'am. You know, not every argument between men has to do with establishing dominance, Annika. In fact, this thought...
nie, przez to, że chciałem pisać mocno, nie zauważyłem tych beczek i sobie prawie zniszczyłem ten Joker. Ruszaj dupsko! Dlaczego coś mi się wydaje, że tego czołgu tak łatwo sobie nie zgarnę? To są moi. Przecież kto wie, może teraz jak im to dostarczę, to przełogowi rebelianci to rozłożą na części pierwsze. Tank on board now. Careful! If that ship sinks... I proszę bardzo. Jeden czołg bawarowy sztuk raz. Teraz dać mi jego schemat do przyzwania. Chociaż pewnie to niestety nie będzie takie proste, nie? Ja i powiem, trzymam kciuki, żeby było. Fuck! Czemu? Ajajaj. Dobra, zobaczmy. Za co mogę go dostać? Głowce, samoloty, drony. Mech, wsparcie... Wsparcie rebeliantów? To jakoś coś... rebeliancki mech! O, to ciekawe. Taki samo się sterujący, widzę. Właśnie dalej tego mecha nie przyzwałem, nie? Kurde, muszę to w końcu zrobić, bo ten bratę wygląda zajebiście. Muszę to na jakąś bazę, kurde, przywołać. Jakieś składy broni, wyrzutnia bawaru, działa automatyczne. Może jak będziemy przejmowali, kurde, te placówki na wodzie, to tam gdzieś przyzwę, tam do jakiegoś przyzwę właśnie tego, ten... przyzwę tego mecha. I czołg, zobaczmy. No niestety, ten czołg bawarowy jest dopiero za jakąś bazę wojskową, tylko niestety za żadną chyba jeszcze już przeze mnie odkrytą, tak mi się wydaje, bo tu mamy co? Tu mam na razie tutaj, ale tu jest granatnik jakiś do odblokowania. To jest po prostu garaż i tu jakieś dwie, tylko że to jest, to może być ewentualnie jeszcze baza, to jest miasteczko, a tutaj coś na wodzie, jakaś też baza, ewentualnie jakaś ta, ewentualnie jakaś taka miejscówka większa, no ale niestety jednocześnie, no, coś mi się też dopiero za którąś bazę tutaj, w całym tym wielkim regionie, gdzieś będzie dopiero do zgarnięcia ten czołg. Ale nie powiem, jak będę musiał, to z wielką, wielką, nieukrywaną chęcią. To jest taka jedna wielka baza wojskowa, bo to jest jedyna rzecz, jaką mogę tutaj zrobić. To będzie niezłe. Właśnie tutaj szukałem tego miasta. Ale nie powiem, jak będę musiał, to sobie wygoogluję, w którym miejscu jest ten czołg do odblokowania, a potem polecę od razu do tamtego miejsca. Tutaj to jakiś samolot do odblokowania, czyli to nie jest to. Jak będę musiał, wygoogluję sobie, w której bazie jest do zdobycia ten czołg i potem sobie go po prostu odblokuję. Mam tylko nadzieję, że nie w którejś z tych, nie? No ale jeśli będzie trzeba, to mówię, pójdę i na YOLO polecę. Dobra, powiedzą coś jeszcze, czy... Czy to już będzie koniec? Nie, nic nie gadają, okej. Okay. Szkoda, nie powiem. Dobra, czyli jaka teraz misja została? Ponownie tutaj. Co trzy głowy, to nie jedna. Okej, okay. No ale tą misją zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku. No ale już możemy się przynajmniej przeteleportować do tej miejscóweczki. No, nie to chciałem zrobić. Ale dobra, niech się... You're the man, Rico! Nie kuszcie mnie tym! Dobra.
Anyway, ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. W kolejnym odcinku zagrajmy w Just Cause. Cześć!